Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex Famorum. Zaledwie kilka dni można było oglądać w Galerii Mariackiej w Gdańsku wystawę prac malarskich Elżbiety Rucińskiej. Wystawa zatytułowana była Ikony i Madonny Gotyckie, a trwała od 25 lutego do 1 marca 2016 roku. Odwiedziliśmy galerię w dniu otwarcia wystawy, aby zarejestrować okiem kamery te wyjątkowe, piękne prace. Malarstwem interesowałam się zawsze. Maluję tak naprawdę od czasu, odkąd poszłam na emeryturę, czyli od 2001 roku. W Galerii Za Murami przy ulicy Mariackiej, to jest w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I tam właśnie pani Beata Białecka, artysta malarz, która miała zajęcia z nami, która kończyła ASP w Krakowie, u profesora Nowosielskiego w pracowni, który oczywiście zajmował się ikonami, tylko on w specyficzny sposób, zapytała kiedyś, czy nie zainteresować nas ikonami, czy tam jest podchwyciły słuchaczki i od tej pory właśnie się zaczęło. Znaczy ja od początku nie bardzo siebie widziałam, bo lubiłam malarstwo szybkie, byłam niecierpliwa. No, ale z czasem dojrzałam, także to dojrzewanie trwało 2 lata. Pierwsze wiadomości właśnie pani Beata Białecka nam przekazała, a potem zaczęłyśmy jeździć do Krakowa, do ojca Zygfryda Kota, który od lat prowadzi ikonopisanie. Nie wierzyłam, że kiedyś będę tak musiała takie pokłady cierpliwości, które wymaga ikona, z siebie wydobyć, no ale udało się. No lubię właśnie, jeśli chodzi o ikony, no to ikony aniołów. Szczególnym sentymentem takim darzę tam taka, w kąciku schowałam ją, bo to jest na takiej bardzo zgrzebnej desce. To jest część Jezusa Chrystusa Pantokratora, pierwsza ikonka, która pisana była według pierwszej ikony, jednej z najstarszych ikon na górze Synej. I ona jest, dlatego darzę ją takim sentymentem. Może jest na nietypowej desce, bo to jest profil od starych drzwi z kościółka, które uratowałam przed spaleniem. Gdzieś na Kociewiu znaleźliśmy. No lubię anioły, oczywiście Matkę Bożą, no bo są różne postaci, różne przedstawienia Matki Bożej. No cóż, właściwie no wszystkie. Te wielopostaciowe również pisałam, no ale tutaj akurat tylko znalazło się Przemienienie, która jest moja i nie chciałam się jej pozbywać, bo to jest z jednych z warsztatów takich tematycznych. Myślę, że latem lub jesienią jakieś nowe napiszę ikony, może właśnie bardziej takie świąteczne, bardziej rozbudowane i może lepsze już, bo to są jedne z pierwszych. Resurrexit sicut dixit, alleluia.